Wolność dla wszystkich to cel. Wojownik w czerni zjawia się znikąd znienacka. O sprawiedliwość to bój. On tyranów szpadą zwycięży, uwolni lud. A zwięzie Zorro, Zorro, Zorro. Kroniki Zorro. Zorro złodziejem. Szybciej! Muszę zabrać pieniądze do Monterey przed końcem tygodnia. Gubernator jest ci wdzięczny. Dobrze, następny. Może więcej uśmiechu? Kapitanie, płaciłem podatki miesiąc temu, a teraz zostało mi tylko jedno peso. Kto tu mówi o podatkach, De La Cruz? Te pieniądze to rodzaj dodatków do kosztów protokołu gubernatora w Monterey. Nawet Garcia płaci. Mam jednak rozwiązanie. Sprzedaj swoje bydło. Ale proszę poczekać. Nie ma żadnego ale. Sierżancie, zabrać go. Wedle rozkazu. Ruszaj. To, co robi monasterio, jest skandalem. Jeszcze więcej pieniędzy na wystawne życie gubernatora. Im więcej dajemy, tym więcej wymaga. A ty, Don Diego, nic nie mówisz. Co o tym myślisz? Zawsze jestem potwornie znudzony, gdy słyszę o podatkach. Och, Diego, myślisz tylko o sobie. Gdyby był tu Zorro, broniłby zniewolonych farmerów i dał lekcję kapitanowi Monasterio. Stanąłby do walki. Moja droga słodka Carmen. Nie studiowałem sztuki i filozofii, by teraz załatwiać różne sprawy za pomocą pojedynków. Na szpady. Pędź, tornado! Tak dużo dni na końskim grzbiecie, a te wszystkie pyszne posiłki czekają na mnie w karczmie. Gdy gubernator w Monterey zobaczy te pieniądze, przekona się, że zebraliśmy z podatków znacznie więcej niż inne puebla w Kalifornii. I właśnie wtedy dostanę awans na pułkownika. A może wtedy ja dostanę awans na sierżanta? Kto wie? Och, życie na służbie. Nie zjadłem nawet kolacji. Słyszysz? To burczy mój biedny, głodny żołądek. Au! Alarm! Zorro nas atakuje! To zwykła lawina kamienna, sierżancie. Musisz teraz umożliwić nam przejazd. Nie. To rozkaz, ty głupcze. Mamo, czemu ja? Witaj, sierżancie. To Zorro, kapitanie. On tu jest. Mówiłem. Schwytajcie go. Nie powinniście się tym bawić. To niebezpieczne. Sierżancie, kapitanie, kapralu. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Hej, osłaniać wóz! Chronić złoto! Zbyt wolno, panowie. Gubernator nie potrzebuje tych pieniędzy.
bardziej przydadzą się tym, którzy przez was nie mogą wyżywić swoich rodzin. Dlatego wszystko wam zabieram. Inaczej... Zapłacisz mi za to! Garcia! Gonzales! Róbcie jak każę! Pośpieszcie się! Fajerwerki? Macie ochotę na zabawę? Nie dotykać! To sztuczne ognie na bal u gubernatora! Serio? Panowie, myślę, że to był już koniec. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Pędź, tornado! Twórzcie szyk! Łapcie konie! Chcę mieć Zorro! Och, nie, na wielkie zamki Hiszpanii w tych workach jest prawdziwa fortuna. Dziękujemy ci, Zorro. Odwaliłeś za nas całą robotę. Hej, Larana. To doskonała okazja, żeby zdjąć jego maskę i zobaczyć, kim naprawdę jest. Spokojnie, koniku. W przeszłości byłem torreadorem. Żaden koń mnie nie przestraszy. Ole! Muchas gracias, moi kochani. Szybko, zmywamy się! Dzięki, tornado. Gdzie oni są? Zabrali złoto i uciekli jak bandyci. Złapmy ich! A? Hej! Poczekajcie! Mam najmniejszego konia w całym garnizonie! Ci idioci pozacierali wszystkie ślady. Cóż, zajmę się tym później. Hea! Tak jak za dawnych dobrych czasów. Jedni głupcy zabierają, a drudzy oddają. Tak, jasne, szefie. Słuchajcie uważnie. Temu, kto sięgnie łapskami naszego łupu, obetnę uszy. Dobrze, szefie, dobrze. Zapewniam cię, Don Diego. Widziałem, jak Zorro kradnie pieniądze. Widziałem to na własne oczy. Tak jak was widzę teraz. To wstręciuch. Zorro? Nie bałeś się, sierżancie? Bać się? Ja? Nigdy. Po prostu wyciągnąłem szpadę i zaciekle walczyłem. Już zaczynałem z nim wygrywać, a wtedy... wtedy wycofał się i zwyczajnie uciekł z łupem. O nie! Jaka szkoda! Zorro nigdy by tak nie zrobił. Zawsze był po naszej stronie. Zawsze uważałem, że jest sympatyczny, ale okradać biednych ludzi? Jak można tak nisko upaść? Cisza! Gdy gubernator przydziela mi misję, wypełniam ją od początku do końca. Chyba nie myśli pan, że zapłacimy drugi raz.
Uważaliście go za mściciela, a Zorro was zdradził. Zwiększam nagrodę za jego głowę do 1000 pesos. O, brawo, niech go złapią. Musimy teraz zorganizować obławę, żeby wykurzyć Zorro z jego kryjówki. Jacyś ochotnicy? Ja. Ja tak. Też. Chodźmy, złapiemy go. Co zyska na tym Malapensa? Masz rację. To wszystko jest podejrzane. Dwaj ludzie zaatakowali Zorro. Duet. Wiesz, gdzie są ci dwaj, którzy pomagają Malapensie? Dentysta i Larana. Gdzie oni są? Don Diego, zrobisz nam zaszczyt, dołączając do nas? Nie mamy zbyt wielu odważnych. Właściwie mógłbym się przyłączyć, ale obława w nocy, kiedy Zorro grasuje? No dobrze, zrobię to. Poza tym trochę ćwiczeń dobrze mi zrobi. To w drogę, kapitanie! Zastanów się, Don Diego. Na twoim miejscu nie jechałbym. Obawiam się, że ja muszę. Och. Spotkajmy się wieczorem w haciendzie Malapensy. Ciekawe, co kombinują. Jaki niesamowity widok! Zachód słońca jest oszałamiający. Pośpiesz się, Don Diego! Wleczesz się! Gdybym był malarzem, namalowałbym to. Nie możemy tracić czasu z tym romantycznym caballero. Nie czekaj na mnie, Don Rodrigo! Później was dogonię! Dzięki, Zorro. Nie bój się, dentysta. Tu jest tak dużo pieniędzy, że Don Rodrigo nawet nie zauważy. Tak jest. Będziemy korzystać z życia, jak gubernator. Ci oszuści siedzą w tym po uszy, bez wątpliwości. Racja, Bernardo. To oni mnie zaatakowali. To dziwne. Przed sekundą miałem wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Pewnie to jakieś zwierzę. Nie ma jakiegokolwiek śladu Zorro. Obława jest porażką. Kolejną porażką. Moja hacjenda jest pół mili stąd, za wzgórzem. Zapraszam pana. Dziękuję pięknie. Wszyscy potrzebujemy trochę odpoczynku. No i trochę jedzenia i picia także. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy wam. Cześć, szefie. Jak dobrze, że już wróciliście. Bardzo dobrze. Kapitan Monasterio i jego ludzie są tu gośćmi. Garcia, kto pozwolił ci tu usiąść? Sir, tak, sir. Zaraz wracam. Idę do piwnicy po jakieś przekąski. Nie spuszczajcie ich z oczu. Pilnujcie ich. Jeszcze ostatni. Dalej, Bernardo. Hej! Don Rodrigo, jaka miła niespodzianka. Co ty robisz w moim domu? Musiałem wyrównać pewien rachunek, drogi Don Rodrigo. I nie mogę walczyć z przeciwnikiem, który nie ma broni. En garde! Nie martw się, szefie! Poradzimy sobie z nim. Proszę, proszę. Wszystkich przyjaciół można spotkać w twojej piwnicy. Nie róbcie hałasu, pajace! Kapitan Monasterio jest na górze. Bez problemu, szefie. Słyszeliśmy. Załatwimy to bez świadków i po cichu. Świetnie! Coś długo nie przychodzi z naszymi napojami. Można poprosić go jeszcze raz. Co to za hałas? Oj, moi drodzy, to dziwny sposób, by być cicho. Idę na górę. Zajmijcie się nim. Ma tu być absolutna cisza, zrozumiano? Ha, 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 ha!
Krzycz, jeśli musisz, ale po cichu. Doskonale. Chyba sobie radzicie. Ups, to była moja wina. Jakoś, Don Rodrigo, kiepsko wyglądasz. Jakbyś zobaczył diabła w ludzkiej skórze. Drobiazg, to biegające szczury. Bardzo, bardzo duże te szczury. Mógłbyś mi wytłumaczyć, co tu się stało? Nie mam pojęcia. Zorro! Chciałbym się dowiedzieć, co ten bandyta robi w twojej piwnicy. On chciał ukraść moje wino. Spójrz, tam jest dowód. Don Rodrigo, jeśli kłamstwo jest sztuką, jesteś mistrzem łgarstwa. Mogę wziąć prywatną lekcję? Wystarczy już! Posiekam cię na kawałki! On guard! Niezłe ruchy, kapitanie! Mam cię! Bardziej się postaraj! Smacznego, sierżancie! To specjalność zakładu! Poddaj się! Przestań! Oj! Złap mnie, jeśli chcesz! Bez paniki! Tylko pożyczam! Dzięki za szynkę. Chciałbym kontynuować tę fascynującą rozmowę z tobą, ale nie mam czasu. Czeka na mnie jeszcze jedno zadanie. Chodź szybko! Adios! Gonzales! Ty chrapiesz czy co? To Zorro! Nie pozwól mu uciec! Ser, tak, ser! Dobra, chłopaki, ruszać się! Szybko! Banda gamoni! Aguilera i De La Cruz. Wszystko załatwione. Pędź, Tornado! Oh!
Coś niesamowitego. Brawo! Oddał nasze pieniądze. Dziękujemy. Oddał nasze pieniądze. Cudownie. Brawo! Brawo, brawo! Wiwat! Wiwat! Kapitanie! Kapitanie! Zorro oddał wszystkim pieniądze. Co? O, wsadzić do więzienia! Zaraz! Nie. Nasze więzienie jest za małe. Poza tym żołnierze nie chcą o tym słyszeć, odkąd Zorro oddał ich pieniądze. Coś moje też. Wspaniale, jak on to zrobił? Zrobię sobie zaraz małe święto. Garcia! Co? Stój! Puszczaj mnie! Tak! To jakiś koszmar. Muszę się obudzić. Brawo, Zorro! Kapitanie, to jest list do ciebie. Tu jest twoje imię i dopisane Z. Zorro i o tobie myśli. Jaki on miły. Nie jest wcale taki zły. Ha? Cudownie, nareszcie będziemy mieli z czego żyć. Oddał nasze pieniądze. Co? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Paweł. Wiwat Zorro! Reżyseria Dobrosława Bałazę. Dźwięk, montaż Piotr Bielawski. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Aleksandra Radwan, Przemysław Wyszyński, Jacek Król i inni.